Moje świadectwo spotkania z Bogiem znacie, ale ja z Wami się podzielę świadectwami mojego chodzenia tak naprawdę z Bogiem. Zrobiłam sobie notatki, żeby nie zapomnieć. I będę chciała mówić tak naprawdę o tym, jak Nowe Narodzenie manifestowało się w moim życiu i manifestowało się w moich relacjach z moim mężem. Sam moment Nowego Narodzenia był w ogóle wspaniały moment w moim życiu. Ja pragnęłam tego, pragnęłam tej zmiany. Pragnęłam tego wszystkiego, co daje w sobie bycie nowym człowiekiem, ale weszłam z olbrzymim bagażem starego życia i weszłam z lękiem przed człowiekiem. I ten lęk mnie bardzo mocno trzymał. Ja jako dziecko bardzo mocno bałam się mojego taty, tak jak powiedział Sławek. Mój tata był w tych 80% i go się bałam. Nawet nie tyle jakiejś przemocy fizycznej, bo z tej strony nie był ponadprzeciętną, ale był taki bardzo surowy psychicznie, tak? Dociskał, tak? I ja się go bałam. I ten lęk gdzieś rósł, później poszłam na studia, jakoś sobie z tym gdzieś zaczęłam radzić. Później mniej więcej tam pomiędzy drugim a trzecim rokiem studiów u moich rodziców wydarzył się taki, powiedzmy, krach finansowy i moja mama też się mocno bała. Ja wtedy byłam na wakacjach w domu i moja mama bała się taty, jego reakcji, bo firma była mojej mamy i ja się też bałam. I ten lęk, który gdzieś był przed człowiekiem, on się bardzo mocno w tym czasie w moim życiu uaktywnił i później już tak z nim szłam dalej. Wyszłam za mąż, urodziłam dzieci. I bardzo bałam się wrócić do pracy. Zresztą, gdy jeszcze pracowałam, to też tak naprawdę bałam się ludzi, tak? Miałam wszelkie kwalifikacje do awansu, ale bałam się o niego powalczyć, bo bałam się reakcji ludzi, którzy są nade mną. Później, gdy odchowałam dzieci, mogłam wrócić do pracy, ale bałam się, bo bałam się tego, jak ludzie będą reagowali, tak? Jak będą reagowali, gdy ja się potknę. Cały czas się bałam się człowieka. Zaczęłam też bać się mojego męża, choć nigdy nie podniósł na mnie ręki, to mimo wszystko zaczęłam bać się również jego siły psychicznej. Narodziłam się na nowo i ten sam lęk nie zniknął od razu wraz z moim nowym narodzeniem. Do takiego lęku przed człowiekiem dochodzi też poniżenie, dochodzi wstyd. Pamiętam, jak wychodziliśmy na ulicę, wszyscy podnoszą ręce, modlą się w językach, a ja się wstydzę i się boję tak naprawdę tego, co ludzie pomyślą, tak? Wstydzę się tego, że się modlą w językach, mówię, Boże, wezmą mnie za wariatkę religijną ich też. Mówię, ale personalnie boję się ja, tak? Ja się z tym muszę zderzyć. Mam wyjść, głosić Ewangelię przez mikrofon na ulicy? Boję się tak naprawdę tych ludzi. Mój mąż na prawo i lewo mówi o Jezusie, a ja się tak naprawdę lękam przed człowiekiem, tak? Też bym chciała, ale we mnie jest ten lęk. Cały czas ten sam lęk. Pracowałam z Duchem Świętym, uderzałam w to, wiedziałam, że nie mam objawienia ojcostwa i w końcu bardzo wyraźnie mi Duch Święty to nazwał. Powiedział, masz olbrzymi lęk przed człowiekiem i ten lęk przed człowiekiem to są w ogóle twoje sidła. Jeżeli nie zrobisz w tym porządku, to w ogóle nie pójdziesz dalej. Mówię, dobrze, mówię. Jedno to to, że wzrastam, że przyjmuję jakieś nauczania do siebie, ale Duch Święty powiedział drugie, to jest to, że po prostu musisz uderzać w to konkretnymi czynami. I ja robiłam takie małe kroki, tak? Mówię, mam świadectwo, chciałabym wyjść tutaj się podzielić z wami, ale lęk trzyma mi moją pupę na krzesełku, bo co pomyślą, bo się boisz i tak dalej. Duch Święty mówi, po prostu musisz stać i to zrobić. Mówi, nie ma innej drogi, tak? Musisz uderzyć w ten lęk. I takich z ostatnich gdzieś tam przykładów, ale takimi małymi też krokami szłam, tak? Uderzyłam w ten lęk, zaczęłam głosić na ulicy, zaczęłam mówić o Jezusie, przestałam w ogóle, uderzyłam też w ten wstyd. Ale z takich ostatnich właśnie świadectw, z takich ostatnich przykładów, mamy taki samochód, o którym mówił już mój mąż, Kiję. Ja byłam inicjatorem, żeby ją kupić, bo to jest bardzo dobry samochód, ale osobiście uważam, że jest bardzo brzydki. I mój mąż przykleił z tyłu na tym samochodzie taki napis: jeżeli ty tu na ziemi nie narodzisz się z Bożego Ducha, nigdy nie ujrzysz mojego królestwa. I tak się stało, że głównie tym samochodem jeździłam ja. od szkoły do córki, tam się gdzieś skumulował mój lęk, tam gdzie są ci wszyscy rodzice. Nie chciałam, żeby mnie postrzegali jak religijną wariatkę. Tak naprawdę tego się bałam. Nie miałam problemu, żeby powiedzieć o mojej Zusie, ale miałam problem z tym, że oni mnie wezmą za jakąś taką religijną wariatkę, tak? To taki rodzaj też lęku. I Duch Święty do mnie mówi, musisz jeździć tym samochodem pod szkołę i musisz się ustawiać tak, żeby oni to widzieli. Musisz w to uderzać. Mówię, dobrze, to ja to zrobię, bo ja w ogóle chcę być posłuszna. Jeżdżę. Podjeżdżam pod uliczkę, mówię, ale dobrze, dużo samochodów, nie mam miejsca. Jadę następnym razem na rozwidleniu, mówię, pojadę tak naokoło, znajdę tutaj lepsze miejsce, ustawię się jakoś tu przodem, w ogóle autokar tam wjeżdża, nie będę, w ogóle mam wymówki, tak? Ale wewnątrz siebie ja wiem, że ja mam wymówki. Jeszcze kiedyś do mnie córka powiedziała, mówi, mamo, co tak naokoło teraz jeździsz? W ogóle prawda, tak? Widoczna prawda. W końcu tu Święty do mnie mówi, musisz to uderzyć, pojedziesz tym samochodem i 5 dni pod rząd, w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek, ustawisz się pod głównym wejściem, 3,5 metra od schodów, na których stoją zawsze rodzice i rozmawiają tym napisem, pod same schody, tak żeby nie można było tego nie zauważyć. No bo jeszcze sobie tak tłumaczą, wiem, że gdyby to była jakaś taka, nie wiem, BM-ka, to ja bym się lepiej czuła, tak? Wódka, wiecie. Nazwałam wszystko, mnie nie chcę być religijną wariatką. To jest lęk w ogóle przed człowiekiem. I mówię, dobrze, to ja to zrobię. Jadę pod tą szkołę. A nie, jadę pod tą szkołę i ominęłam jeszcze tą szkołę. I następnym razem mówię, muszę to zrobić. Mówię, w ogóle boję się. Mówię, nie, mówię, Duchu Święty, nie zrobisz mi tego. Mówię, nie w ten sposób. Ale Duch Święty mówi, nie, ja tego nie zrobię. Ty to zrobisz. Mówi, ty musisz to zrobić. Mówi, ja dałem Izraelowi, gdy wychodził z Egiptu, wskazówkę jak wyjść. Ale oni musieli wyjść. Mówi, chcesz chodzić 40 lat z tym po pustyni? Mówi, nie. Mówi, już nie chcę. Chodziłam paręnaście. Zajechałam do szkoły, ustawiłam się tym samochodem i pokonałam jakiś lęk przed bycia wariatką, tak? Przez co, gdzie ja uważałam, że jestem jakąś wariatką, że wezmą mnie za jakąś wariatkę religijną, tak? To był w ogóle mój lęk, z którym ja rosłam. Lęk przed człowiekiem. Trzymał mnie jak sidła. Hamował mnie przed wieloma rzeczami. Jeszcze gdy nie byłam narodzona z Bożego Ducha i później, gdy byłam. Nowy człowiek, ale olbrzymi lęk też przed starym życiem. Kiedyś takiego Agata o tym głosiłam. To było też o mnie, tak? Mnie to bardzo mocno trzymało. Że powielaj gdzieś swoje stare życie jako nowy człowiek. Ale też dla mnie nowe narodzenie to jest broń, tak? Broń, której ja używam do rozbierania wielu rzeczy, tak? I tak też było w naszym małżeństwie. Tak jak wielu z Was wie, przed Nowym Narodzeniem my doprowadziliśmy nasze małżeństwo do jakiegoś takiego miejsca, gdzie dał się olbrzymi kryzys. Wyszliśmy z tego kryzysu, później się narodziliśmy na nowo. Ale tak naprawdę jakby niepełna prawda została powiedziana. I mniej więcej 2 lata temu mój mąż mi powiedział, że wtedy, kiedy wyprowadził się z domu, to tak naprawdę zaczął się z kimś spotykać i zdradził mnie. Mówię, Boże, ja w ogóle nie wiem, czy ja chcę o tym wiedzieć. Mówię, czy mi ta wiedza w ogóle jest potrzebna? Mówię, powiedziałam do niego w ogóle, z siebie zrzuciłeś ciężar, natomiast na mnie wszedł ciężar i ja się muszę z tym uporać. Ale Duch Święty do mnie mówi, w ogóle musisz. Mówi, to jest prawda, tak? Musisz się z tym uporać. I mówi do mnie cały czas w ogóle, to jest nowy człowiek i to jest nowe życie. I tak musisz go postrzegać. Tak musisz na to patrzeć. No i ja tego dnia, ja przebaczyłam mężowi, z tym nie miałam problemu. W ogóle może kiedyś mój mąż o tym opowie. Duch Święty przygotowywał też mnie na tą informację. Mój mąż powiedział to wtedy, kiedy ja byłam gotowa się też z tym już rozprawić. I mówi do mnie, nowy człowiek, tak? Nowy człowiek. Pierwszego dnia jeszcze jakoś było, ale następnego dnia pojechałam na siłownię. I mówię, nie mam siły ćwiczyć, w ogóle mam ochotę stąd wyjść. Mówię, źle się czuję psychicznie. Mówię, w ogóle jest mi źle z tą informacją, tak? Mówię, jadę na zakupy, nie wracam do domu, mąż był w domu. Mówię, nie wiem jak, pojechałam po dżinsy na Wielanów, 30 prawie kilometrów od miejsca, gdzie ćwiczyłam. Gdy stoję na światłach, jestem naprzeciwko parku, w którym mąż mi się oświadczył. Więc stoję na tych światłach i płaczę. I mówię, Boże, daj mi coś jeszcze, tak? Daj mi jeszcze coś, jakieś słowo, w ogóle daj mi jeszcze coś. Coś, co podziała. No to święty do mnie powiedział, mówi, nie ma nic więcej, nic ci więcej nie dam. Jest tylko nowe narodzenie. I tym rozbijesz to, tak? Postrzeganiem swojego męża jako nowego człowieka, w ogóle ty możesz uderzać. I ja tym uderzałam. I wygrałam. Uwierzyłam tutaj Duchowi Świętemu, tak? Jakby nie miałam wpływu na to, że mój mąż mnie zranił, ale miałam wpływ na to, czy ja będę cierpieć. I Duch Święty podał mi idealne lekarstwo. I ja tego użyłam. I mamy świadectwo wspaniałego małżeństwa w naszym życiu. Ale też musiałam się nauczyć postrzegać mojego męża jako nowego człowieka. Bo wzrastamy, tak? Oświęcamy się. I te stare cechy tak samo w duszy, które były we mnie, się manifestują. I manifestują się gdzieś czasami u mojego męża. Pamiętam, jak kiedyś jechaliśmy samochodem, coś się posprzeczaliśmy i ja do mojego męża zaczęłam mówić jakieś rzeczy, tak? Wypominać mu jakieś cechy ze starego życia. I mój mąż do mnie mówi, nie karm mojego starego człowieka. Mówię, nie. Mówię, ja mam rację. Mówię, w ogóle, odwróciłam głowę, mówię, no wymyślam mu za chwilę. Mówię, bo ja mam rację, tak? Ale ja bardziej chcę być posłuszna dla Ducha Świętego. I ja wiedziałam, że przez niego, w tej całej sytuacji, taka przewrotność jakby tego, powiedział do mnie Duch Święty, nie karm mojego starego człowieka. Mówię, dużo jest to dla mnie, ale dobrze, ja posłucham Cię i nie będę karmić starego człowieka męża, bo którego karmię, to ten będzie żył. Później w ogóle zrozumiałam, że odnosimy to też do relacji z braćmi i siostrami w kościele, tak? Którego będę karmiła, tego będę oglądała. Później też Duch Święty mi pokazał, że ja miałam taki zwyczaj robić sobie żarty z mojego męża, że moje intencje tutaj nie są do końca czyste, bo dokuczam mojemu mężowi, chcąc zdeprecjonować jego wartość, ponieważ nie wszystkie zranienia jeszcze z mojego gdzieś życia z moim mężem starego są uleczone, tak? Mówi, jeżeli będziesz miała czyste intencje, to żartuj, tak? Ale jeżeli nie, to nie. Mówi, pokarmisz starego człowieka. Zresztą mój mąż mi kiedyś powiedział, mówi, twoje żarty bardzo często powodują, że ja mam wrażenie, że karmisz mojego starego człowieka. Bardzo mi się to nie spodobało, bo ja bardzo lubiłam żartować. Ale muszę uszanować to, co powiedział do mnie mój mąż, tak? Nie karm mojego starego człowieka. Mówi, bo chcemy być nowi w małżeństwie i tylko tak siebie postrzegać. Więc mówię, posłusznie mówię, Boże, za każdym razem badam swoje intencje. Pamiętam, zdarzyło mi się znowu gdzieś tam pożartować, mąż mi powiedział, karmisz mojego starego człowieka, w nocy spać nie mogłam, mówię, Boże, kocham Cię Jezu, w ogóle chcę być posłuszna temu, tak? Nie chcę w tym odpadać. Czy zdarzają nam się gdzieś jakieś czasami takie upadki? Zdarzają się, tak? Ale jakby wracam zawsze do punktu wyjścia, tak? Ja jestem nowa, mój mąż jest nowy. Staramy się nie karmić swojego starego człowieka. Nowe narodzenie jest dla mnie też jak broń. Mój telefon wyświetla o 6 rano pobudkę i ma napis nowy człowiek, nie narzekaj i nie marudź. Bo mój stary bardzo mocno narzekał i marudził, bo z tym 6 rano to jest, wiecie, 6 rano. Więc mój telefon na dzień dobry przypomina mi prawdę, tak? Zaprzęgłam go, żeby był po mojej stronie. Ja w ogóle też zrozumiałam, że Duch Święty działa ze mną i to wszystko nieraz co przychodzą, jakieś czy trudności, czy miejsca, gdzie wzrastam, bo czasami są momenty, w których trudno mi się tą prawdę Bożą do mojego serca wtłacza, tak? Ale ja zrozumiałam, że Duch Święty działa ze mną, współdziała ze mną we wszystkim ku dobremu, czyli ku temu, żebym się stała jak najbardziej podobna do Jezusa. Więc powoli wtłaczam tą prawdę nowego człowieka, przeoblekam nowego człowieka i pomagam też mojemu mężowi, a nie utrudniam, żeby on się przeoblekł tego nowego człowieka. To tyle.